raportowanie ESG jest potrzebne. Chociażby dlatego, że mamy przepisy, które wymagają tego raportowania i idziemy w tym kierunku. W czerwcu tego roku opublikowaliśmy drugą część raportu zrównoważonego rozwoju i ESG. W ramach tego raportu Elektryczność 4.0 przebadaliśmy około 420 firm, około 320 firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i ponad 100 firm dużych, takie, które najprawdopodobniej one będą musiały przygotować to raportowanie finansowe i iść w tym kierunku. Zapytaliśmy te firmy, skąd one czerpią wiedzę, skąd się uczą, tak? Skąd mają wiedzieć, co to jest raportowanie niefinansowe, co to jest ESG, co to jest zrównoważony rozwój. I okazuje się, że aż 45% firm czerpie wiedzę z internetu i z takich źródeł, które same gdzieś szkoją na własną rękę. 32% to są szkolenia, konferencje. W tym pierwszym wypadku są to powiedzmy bezkosztowe prawie źródła, natomiast w wypadku szkoleń czy konferencji to już pewne koszty i 32% firm jest w stanie ponieść te koszty, żeby się nauczyć. 25% firm korzysta ze źródeł, które przygotowują dostawcy urządzeń, dostawcy produktów. No to są powiązane najprawdopodobniej źródło wiedzy z zakupioną ofertą. I 23% firm szuka wiedzy na temat ESG i zrównoważonego rozwoju w źródłach przygotowanych przez państwo, przez organizacje niefinansowe, niepowiązane z państwem. I aż 11% firm niestety nie szuka tej informacji, nie ma dostępu do tej informacji. Jak się przyjrzeliśmy troszeczkę bliżej, kto czerpie wiedzę, kto ma tę wiedzę i kto jej poszukuje, rzeczywiście firmy z sektora produkcyjnego, które mają świadomość potrzeby dbania o czysty klimat i czystą gospodarkę, te firmy szukają tej informacji i te firmy mają świadomość potrzeby inwestowania. Ale także firmy, które mają dłuższy staż, firmy duże, one szukają tej informacji. Niestety firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tak wynika z raportu, nie czują tej wartości, nie widzą tej wartości. I korzyści, które raportowanie czy samo pójście w kierunku zrównoważonego rozwoju po prostu przynosi. Mamy takie wnioski, że potrzeba jest na rynku w obecnym czasie, przez najbliższych kilka lat, kiedy raportowanie niefinansowe będzie obowiązkiem, szczególnie dla tych dużych firm, potrzeba jest szkoleń, ustrukturyzowanej wiedzy, bezpłatnej i mi się wydaje, że tutaj rola państwa jest bardzo, bardzo istotna.